dwa, jeden, akcja, to się kameruje. Cześć wszystkim! Witamy Was serdecznie na naszym kanale. Z tej strony Weronika i Marlena i Nikuś, gier załoga. Zwarty i gotowy do pracy. Jasne, także my dzisiaj witamy Was z naszego małego Smerfusia. Nie jesteśmy tutaj wcale przypadkowo, ponieważ dzisiaj po prostu jest dzisiaj zimno i siedliśmy sobie w ciemniku. Ty to już nie bajeruj. Nieprawda. Dzisiaj jest nasz bardzo wielki dzień, na który czekałam już bardzo długo. Marzyłam, śniło mi się dniami, nocami, tygodniami. W ogóle ja po prostu nie wierzę, że ten dzień w końcu nadszedł. No. Także już do rzeczy. Dzisiaj będziemy zakładać nawigację. Także postanowiłyśmy, że to właśnie w tym modelu, który mamy na gospodarstwie, założymy daną nawigację, ponieważ to on służy do siewu warzyw i tak dalej. Wiadomo, przy marchwi jedziemy sobie prościutko po redlinach. W Fendzie mamy założoną taką nawigację oryginalną. Także redliny są proste, to jej siew nie jest utrudniony. Ale przy buraczku przyda się. Trzeba się pilnować, więc tutaj w szczególności w tym roku siewy będą precyzyjne jak od linijeczki. Będzie prościutka. Będzie idealnie, bo nawigacja jest tą nawigacją dokładną, centymetryczną, jak to się dokładnie nazywa. Także odchyłka tutaj pod warzywa będzie naprawdę idealna. A co za tym idzie? Ta kierownica pójdzie do wymiany. Utylizacji. Nie, powiesimy sobie ją na ścianie. No i teraz jeszcze właśnie specjalnie na te potrzeby, patrzcie, jak posprzątałam w ciągu. O Boże, jak brudno. Przestań. Jeszcze się umyję i będzie pić glancoś. Także akurat jesteśmy przed siewami, założymy sobie dzisiaj taką nawigację. I co jeszcze w kwestii założenia? Oczywiście nie same. Nie same, ponieważ przyjechało nam dwóch pomocników, panów, którzy tutaj będą nas wspierać i zakładać duchowo i fizycznie wspierać nas i oczywiście zakładać daną nawigację. Nawigacja w kwestii tutaj instalacji i tak dalej nie jest zbyt skomplikowana. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby, to może sobie ją założyć sam. Dokładna instrukcja obsługi i tak dalej. Wszystko jest zawarte pudełeczku, ogólnie zestaw, podglądałyśmy już, żeby nie było, jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony, także wszystko, co jest potrzebne do takiej instalacji nawigacji jest zawarte w takim zestawie, więc w sumie, o tutaj mamy, widać? O tutaj właśnie mamy już pudełeczko. Już czeka na nas. Czeka na nas. Już jest rozdarte. Rozpakowane. Rozpakowane. I chciałam powiedzieć, że rozpakowane. Więc my zaraz Wam przedstawimy, pokażemy, jak wygląda taki zestaw do nawigacji. No i co? Wysiadamy. U nas troszkę dzisiaj wieje, ale to dlatego nic. Siedzimy w ciągniku. Nie, jesteśmy jak tutaj w ciągniku, aby Wam właśnie pokazać, jak to jest właśnie przed. Także tak na razie to wygląda. Później będziemy to rozkręcać. Skręcać. I tak dalej. O, także tutaj są takie śrubki. Widać? Tutaj, nie wiem. Nie widać, wiem, czy widać. Widać. O, także to wszystko trzeba będzie porozkręcać. O, poprawię jeszcze kierownicę. No. Także jesteśmy jeszcze przed, ale naprawdę bardzo się cieszymy z instalacji danej nawigacji, bo to jednak jest naprawdę duży krok w przód. My jednak staramy się nasze gospodarstwo rozwijać, co widzicie na każdym kroku, jeżeli nas śledzicie na bieżąco. Także to już jest taki naprawdę krok ku nowoczesności, ku właśnie tym takim projektom w kwestii innowacyjności i tak dalej. Rolnika 4.0 i tak dalej, więc... A ten ciągnik właśnie służy do takich rzeczy, które się właśnie przydają, nawigacja. Tak. W sumie najbardziej przy tym ciągniku. Wiadomo, bo zestaw chodzi z Fendem, a takie mniejsze rzeczy jak siewniki do warzyw i czy też opryskiwacz, rozsiewacz, no to właśnie pracują z danym ciągnikiem, więc w szczególności w nim bardzo, ale to bardzo brakowało nam takiej nawigacji, a dzisiaj oto... Jest. Jest, to znaczy będzie. Dobra, to my wysiadamy i zaraz prezentujemy Wam, jak wygląda zestaw do nawigacji. I robimy unboxing. Otwarty, ale to nic. Tutaj mamy oczywiście kabelki przyłączeniowe i tak dalej.
Z tej strony mamy mocowanie na antenę, jakieś czujniki, o, mamy włącznik. Także to jest pierwsza część pudełka, a tutaj coś, o czym wspominałyśmy, co będzie wymienione. Mamy kierownicę, czujnik skrętu koła, a tutaj pod zaślepką kryje się antena, która będzie błyszczeć na dachu. Tutaj mamy pod kolejną zaślepką 10-calowy ekran do nawigacji. Na razie wszystko kryje. Tutaj jeszcze oczywiście mocowania na dach. O, tutaj mamy mocowania do monitora. Mamy oczywiście jeszcze jedno pudełeczko. I w nim mamy oczywiście w dalszym ciągu akcesoria. Mamy tutaj wsporniki do mocowań oraz tuleje. Tuleje mamy różne, w różnych rozmiarach, bo tak jak wspomniałam, zestaw to zestaw. Mamy tutaj wszystkie potrzebne akcesoria do zamontowania, do zainstalowania takiej nawigacji. Także nie musicie się tak naprawdę wybierać na dodatkowe zakupy, aby zamontować taką nawigację, bo wszystko, co jest potrzebne, nawet... A to gdzieś miałam. Nawet kluczyk. I zobaczcie, został nam tylko znaczek z New Hollanda. Kierownica została wymieniona. Obok mamy zamontowany tutaj na uchwycie monitor 10-calowy, jak już wspomniałam. I teraz będziemy robić kalibrację i tak dalej. Przygotowywać ciągnik tutaj, aby w pełni zsynchronizował się z nawigacją. Także wchodzimy w ustawienia, informacje o pojeździe i zaraz będziemy wszystko mierzyć. Weryfikować wszystkie tutaj wymiary z tym, jak faktycznie, ile one faktycznie wynoszą, aby nawigacja była dokładna, tak jak przewiduje producent. O, Werka już czeka. Zaraz będzie biegać dookoła ciągnika z miarką. Wszystkie są tutaj parametry wypisane. Zostało tylko je pomierzyć i zweryfikować. My wyjechałyśmy na główną, aby wykonać kalibrację. Tutaj mamy ekran do kalibracji, także jesteśmy w punkcie A, zatwierdzamy punkt A i następnie mamy przejechać 50 metrów wprost, nawrócić, przejechać kolejny odcinek, aby nam się tutaj dana konfiguracja zatwierdziła. Najlepiej jest to robić na terenie prostym, więc najbardziej prostym dla nas teren będzie ta oto droga. My jesteśmy na polu, wykonujemy sobie testy. Nasza piękna pani operatorka, Weronika Załoga, zaraz przyuczy nas
do jazdy. Także zapraszam tutaj na monitor. Dobra, trochę będzie prześwietlone, bo mamy dzisiaj piękne słońce. O, dobra. Klikamy tutaj nowa linia prowadzenia. Prosta linia. Linia prosta. Na jedno wychodzi. I jedziemy. Dosłownie jedziemy. Ekipą. Tutaj już sobie troszkę jeździłyśmy. Zobaczcie tylko. Zarówno my się przeuczałyśmy, jak i tata, aby wiadomo, każdy zapoznał się z tą technologią. Przyciskamy punkt A, a później punkt B. I muszę przyznać, że dzięki nowej kierownicy tutaj nakładkowej, jak i tutaj wyświetlaczowi, ciągnik nabrał nowego designu. I już mamy. Jedziemy. Nawigacja nam rysuje pas widoczny, którym się poruszamy. Jeździmy oczywiście po roli, nie ma tutaj nic zasilnego, żeby zaraz nie było jakichś aluzji, bo mam tutaj pole sznab, które było zostało nawożone i będą tutaj kuraczki ćwikłowe. Pięknie, Werka. A tutaj właśnie na dachu mamy taką ropuchę, to jest nasza antena. Także nie ma tutaj żadnych widocznych kabli, wszystko jest pięknie pochowane, zamontowane. I zobaczcie, jaka technologia. Sam jest. Można odpoczywać. Relaksować się. Jak on. Także warunki mamy naprawdę fajne. I niedługo pewnie, nawet na tej działce, zobaczycie siew buraczka. Tak, ćwikłowego. Zjechała nawigacja akurat przed siewami. Nawigacja jest bardzo prosta, więc naprawdę. Moim zdaniem każdy poradzi sobie z jej ustawieniem. Nawet w kwestii tutaj ustawień, jakbyście się chcieli pobawić, to nie ma tutaj naprawdę niczego skomplikowanego. Funkcje i naprawdę opis tutaj danych funkcji jest tak oczywiście też dobrany. Plusem jest to, że wszystko jest po polsku, tak. Bo nawigacje są różne. Różne i tutaj trochę się pobawiłyśmy i widzimy, że raczej z nią problemów nie będzie. Ale to wiadomo, nawet jeżeli jakieś będą, to widzimy, że będziemy miały tutaj obstawę. Że panowie będą się nami interesować w kwestii oczywiście pomocy, jakby jakieś problemy były. Także nie jest tak, aby tylko sprzedać i i nara. No właśnie. Dobra, to jeszcze w takim razie raz się przejedziemy na nawigacji już, bo wyznaczyliśmy sobie linię, a teraz już nawigacja to zapamiętała. I można tak jeździć w kółko, w kółko, w kółko. Aż do znudzenia. Nie wspomniałam o tym. Nawigację można sobie zakupić w wersji takiej podstawowej, jak i zaawansowanej. W wersji podstawowej mamy tutaj jazdę od punktu A i B, a w kwestii takiej już zaawansowanej mamy tutaj nawracanie i tak dalej, zapamiętywanie działek. My się tutaj już nie będziemy bawić, bo na wodzie nie jeździmy. Robimy teleport do domu, na gospodarstwo. I my zbliżamy się już do końca odcinka. Tak wygląda nasz pierwszy dzień z nawigacją z Faverken. Ogólnie to jest dopiero początek naszej przygody, bo rozpoczynają się siewy i tak dalej, także sprawdzimy tą nawigację w naszych warunkach. Jest to dosyć nowa nawigacja na rynku, ale już widzimy w niej dużo plusów i tak dalej. Więc centymetryczna, fajna cena, obsługa również jest prosta, nie jest to nawigacja jakoś skomplikowana. Jest naprawdę bardzo dużo opcji, które są w zasięgu ręki, więc na razie pierwsze wrażenia są oczywiście wow. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo wiadomo, w pracy, w polu różne niuanse mogą wychodzić, w szczególności jeżeli się działa pod presją czasu. Także nawigacja jest już przygotowana, ciągnik jest skalibrowany. Na razie wszystko pamiętamy, oczywiście. Zobaczymy, jak to już wyjdzie nam w praniu, gdy będziemy pracować z nawigacją, z podpięciem, czy też opryskiwacza, siewnika, czy czegokolwiek. Obyśmy wszystko pamiętały tak dobrze jak dziś. Więc jeszcze odnośnie tutaj nawigacji, pytajcie swoich lokalnych dealerów odnośnie dostępności danej nawigacji. Oczywiście tutaj sieć
dealerów oraz firm, które posiadają daną nawigację, z dnia na dzień się powiększa, także pytajcie o ofertę dotyczącą nawigacji z Faverken. No i my się już z Wami żegnamy. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał, może i u Was brakuje w gospodarstwie nawigacji, no to taka pomocna dłoń zawsze się przyda. I żegnam się z Wami. Dla Państwa dzisiaj były Weronika Załoga oraz Nikodem. No i Werka. Także było nam bardzo miło. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Tak, komentujcie. Do zobaczenia, do następnego odcinka na naszym kanale. Cześć. Pa, pa.